Dzień dobry, witam Państwa w poniedziałek 16 maja ze studia Telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej. W nowym tygodniu przygotowaliśmy garść najświeższych informacji, wśród których m.in. o docenionych przez prezydenta strażakach, zwycięstwie młodej gliwickiej projektantki i zbliżających się utrudnieniach na drodze. W tym wydaniu również relacja z pierwszej w naszym mieście wyprzedaży garażowej. Anabela Conti, zapraszam na serwis. Stare przysłowie mówi: za mundurem panny sznurem. Dzieci marzą, by nimi zostać, a 100% Polaków darzy ich największym zaufaniem. Nie bez powodu ich zawód napawa do wielkiej dumy. Strażacy w piątek 13 świętowali ustanowiony w całej Polsce 4 maja Międzynarodowy Dzień Strażaka. Jak tego roku przebiegało ich święto? Dzień Strażaka od ponad 150 lat obchodzony jest w większości krajów europejskich równocześnie z Dniem Świętego Floriana, patrona zawodów ciężkich związanych z ogniem. Żyjący według zasady Bogu na chwałę, ludziom na ratunek, mundurowi w zeszły piątek uczestniczyli w mszy świętej w kościele garnizonowym oraz przy wręczeniu odznaczeń państwowych na terenie Komendy Miejskiej przy ulicy Wrocławskiej. Uhonorowanych zostało 100 strażaków, dwóch z nich otrzymało złoty medal za długoletni staż pracy. Wśród zaproszonych gości pojawili się m.in. wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, śląski komendant wojewódzki Marek Rączka, przewodniczący Solidarności Piotr Duda oraz reprezentanci Straży Miejskiej, Policji, Wojska i Służby Więziennej. W ostatnim czasie doceniona została również gliwiczanka za swoje zasługi w dziedzinie projektowania odzieży, tkanin i biżuterii. W jednym z warszawskich teatrów odbył się finał 8. edycji Fashion Designer Awards, na której odznakę w postaci wielu imponujących nagród za wybitną i bezkonkurencyjną kolekcję otrzymała Dominika Syczyńska. Finalistka według własnej koncepcji stworzyła oryginalne kreacje będące mieszanką tkanin, włókien, własnoręcznie wykonanych zdobień, które okazały się niezastąpione i docenione przez znane w świecie mody jury. Gratulujemy gliwiczance sukcesu oraz życzymy powodzenia, bo jak sama zapowiedziała, to dopiero początek. Jutro rozpoczynają się roboty na wierzchni jezdni na ulicy Portowej od fragmentu na wysokości budynku spółki Tauron do ulicy Edisona. Jak informuje zarząd, roboty mają potrwać tydzień, jednakże w przypadku niesprzyjającej aury termin może się wydłużyć. Utrudnienia czekać będą również na pieszych poruszających się na ulicach Gorkiego, 22 lipca, Centaura i Czapli z powodu rozpoczętych remontów chodników. Utrudnienia dla pieszych potrwają około 2 miesięcy. Starodawna angielska porcelana, płyty winylowe, ubrania, obuwie, zabawki, jednym słowem wszystko. Niedzielny pchli targ na krakowskim rynku przyciągnął kupców, żądnych nabycia nowych przedmiotów i sprzedających, pozbywających się niepotrzebnych rzeczy. Z kamerą był tam nasz reporter. Co tu robi tyle ludzi? W niedzielę przed południem obrazki nawołujące do zostania w ZUS-ie. Czy to jest jakiś protest? Nie, chyba że taki z domieszką hard rocka. I jeszcze ten nóż. Czy jest się czego bać? Spokojnie, to tylko pchli targ. A właściwie nie takie tylko, sprzedających jest sporo, a kupujących jeszcze więcej. Znaleźć można różne rzeczy, które z upływem czasu stały się niepotrzebne. Pomysłodawcą akcji jest Marek Bieniek z Rady Osiedla Śródmieście. Miasto dało zielone światło, więc czas działać. Od godziny 8 do 13 każdy mógł pozbyć się domowych nadwyżek, przy okazji uiszczając opłatę targową w wysokości kilkunastu złotych. Nie wszystko mogliśmy sprzedać, alkohol, petardy czy broń musiały zostać w domu. Póki co uzyskano zgodę na organizację jednego takiego targu, chciano dowiedzieć się, czy pomysł w ogóle się sprawdzi. Docelowo akcja ma być organizowana w trzecią niedzielę każdego miesiąca aż do września. A co sprzedający przygotują następnym razem, tego nie wie nikt. I to jest właśnie urokiem tego typu wydarzeń. Michał Czaplicki, Telewizja Imperium. W poniedziałkowym wydaniu wiadomości to już wszystko. Czujących niedosyt informacyjny zapraszam do oglądania nas w internecie oraz monitorowania naszych mediów społecznościowych. Już teraz zapraszam na zwycięskie wydanie sportowe i prognozę pogody na wtorek. Wszystkim Państwu dziękuję za uwagę i życzę miłego popołudnia.